Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Alex and the Books. Ja jestem Alex i dzisiaj przeniesiemy się razem w czasie. Dlaczego? Jak? W ogóle? Co się dzieje? Zapytacie? Ostatnio, kiedy sobie spałam, to obudziłam się z taką niesamowitą myślą. Chcę nagrać serię filmów, w których opowiadam o książkach, które czytałam kiedyś, wcześniej, jakiś czas temu. I im bardziej się cofniemy w czasie, tym lepiej. Na pewno też chciałabym opowiedzieć jakoś o lekturach. Natomiast myślę, że ciekawsze będą książki, które czytałam dla siebie. I pomyślałam, że zaczniemy od serii, którą, słuchajcie, myślę, że około rok temu zaczęto wznawiać i którą ja chciałam w ogóle przeczytać ponownie, szczególnie, że gdzieś tam czułam, że mam wielki sentyment, że bardzo fajnie byłoby znowu gdzieś tam przenieść się do tego świata, do czasu. O jaką serię w ogóle chodzi? No chodzi o Shatter Me, czyli Dotyk Julii kiedyś, teraz Dotknij Mnie. Wcześniej wydawana przez chyba Moondrive, teraz wydaje ją WeNydia. I ja te książki czytałam mając 16 lat, gdzieś tam w liceum. Pamiętam, że moja przyjaciółka Agata pożyczała mi te książki. Ja nigdy wcześniej o nich nie słyszałam, a Aga zawsze była moim dealerem, jeśli chodzi o książki. Aga, pozdrawiam cię. I właśnie pożyczyłam od niej gdzieś tam na wakacje te książki, chyba coś takiego. I się po prostu, słuchajcie, zakochałam. Ja, osoba, która w ogóle teraz raczej po takie książki nie sięga, ale to była moja era Igrzysk Śmierci. Ja byłam zachwycona wszelkiego rodzaju dystopiami dla młodzieży i tak dalej. No może oprócz Niezgodnej, bo tego po prostu nie cierpię, ale o tym może w innym filmie. Natomiast przechodząc do clou tego odcinka, dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak bardzo podobała mi się wtedy jeszcze trylogia Dotyk Julii i jak bardzo nie mam ochoty czytać jej teraz. Dlaczego? Może za chwilę przytoczę troszeczkę cytatów, które mam dzięki mojej przyjaciółce Madzi z Instagrama Bookie Girls, która czytała tą książkę i która wysyłałam na bieżąco mi i moim naszym przyjaciółkom fragmenty tej książki i ona była też głównym powodem, dla którego sprzedałam tą serię, bo ja w ogóle nie czytałam kolejnych części. Tam generalnie jest ich sporo, jest ich chyba 6, też są nowelki w ogóle w tych nowych wydaniach. Kleję wam tutaj wszystkie okładki. I ja naprawdę chciałam, wiecie, nadrobić, bo pomyślałam sobie, kurczę, no rok temu robiłam reread Igrzysk Śmierci, bałam się, że ta seria straci w moich oczach, ale zakochałam się ponownie i do tej pory jakby wracam myślami i po prostu no kocham ten świat i kocham tych bohaterów. I myślałam, że tu będzie podobnie, no wiecie, jakby wtedy, będąc tą 16-latką, miałam takie wow, jakie to jest super, jakie to jest pięknie napisane, jakie to jest po prostu emocjonujące, nie wiem o co chodzi. Ale dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest za książka, to jest historia, która opowiada o nastolatce, o 17-latce, która żyje w jakimś takim świecie, w którym który jest jakimś rodzajem dystopii i ona w ogóle siedzi w więzieniu, z tego co pamiętam, gdzieś tam w zamknięciu, odosobniona na początku i my poznajemy właśnie jej myśli, poznajemy ją. Ta książka w ogóle jest prowadzona trochę jak taki pamiętnik w jej głowie, też często w ogóle pojawiają się tam skreślenia, jakieś takie właśnie myśli, jakieś takie chaotyczne po prostu przemyślenia i emocje. I cała książka jest napisana bardzo poetycko, zaraz wam przytoczę fragment. I wtedy, kiedy miałam te 16 lat, kiedy byłam in my Lana Del Rey era i po prostu, wiecie, kochałam takie melancholijne piosenki, melancholijne po prostu książki, kiedy czułam, że jestem taka uduchowiona, że jestem taka wrażliwa. Dalej jestem, ale myślę, że patrzę na to z przymrużeniem oka, kiedy teraz o tym mówię i trochę się śmieję też z siebie, bo wiem, że wielu z nas, jakby będąc nastolatkami w tym konkretnym okresie historii świata i życia, wiecie, internet, Pinterest, Tumblr i te wszystkie takie nie do końca dobre i zdrowe rzeczy typu właśnie jakieś tam udostępnianie obrazków z zaburzeniami odżywiania. Moja młodość przypadła na wtedy i nie wszystkie te mechanizmy były dobre, wiele z nich gdzieś tam mnie skrzywdziło i naznaczyło, ale muzyka, której wtedy słuchałam, książki, które wtedy czytałam, no nie wiem, na przykład Rupi Kaur i jej Mleko i Miód, z tego co pamiętam, i wszystkie takie właśnie mocno gdzieś tam eteryczne książki,
do mnie trafiały i dotyk Julii był po prostu... Ja byłam zachwycona. Ja byłam zachwycona tym językiem, tym w jaki sposób właśnie ona myśli, jak ona przeżywa to wszystko. No i właśnie, i nasza Julia, dlaczego ona w ogóle jest w tym odosobnieniu, bo się tak zapędziłam i po prostu wiecie, chaos. Julia, bądź Juliet w nowym tłumaczeniu, ma taką moc. Jej dotyk zabija i jest niebezpieczna. Ona się, pamiętam, znalazła w tym więzieniu właśnie dlatego, że kogoś skrzywdziła, nie chcąc tego. No i ona tam przeżywa, wiecie, że kogoś skrzywdziła, że jej jest właśnie śmiertelny, że on nigdy nie będzie mogła nikogo dotknąć, poczuć i tak dalej. I to wszystko obudowane w piękne słowa. I jakby ona jest taka edgy, ona jest taka właśnie, że o nie, ja jestem naznaczona i tak dalej. Przepraszam, będę się troszeczkę z tego śmiać, ale ja się śmieję też tutaj z siebie i z tego, że wtedy byłam tym zachwycona. No i nasza Julka zostaje uwolniona z tego więzienia i jakby próbuje przeciwstawić się obecnej władzy, która chce ją wykorzystać jako broń. Poznaje też pewnego chłopaka, wiadomo, mamy tam... jakieś tam uczucia i tak dalej, wszystko to ubrane właśnie w poetycki język, który chciałabym wam przytoczyć, bo uważam, że to jest strasznie śmieszne. Teraz, kiedy o tym myślę, uwaga, fragment, dzięki ci Madzia w ogóle za użyczenie, to jest fragment już w nowym tłumaczeniu, więc nie przytoczę wam starego, który ja czytałam, ale po przeczytaniu tych fragmentów poczułam, że ja absolutnie nie chcę tego czytać drugi raz. Ja nie chcę sobie psuć tych wspomnień, wiecie o co mi chodzi, bo ja wtedy jakby... myśląc o tym, jak się czułam wtedy, kiedy to czytałam, to myślę sobie, kurczę, super, fajne wspomnienia, właśnie gdzieś tam moje początki powrotów do książek, do czytania i dlatego, że chcę, a nie dlatego, że muszę. I teraz, gdybym to przeczytała znowu, to myślę, że gdzieś tam właśnie moje miłe myśli na ten temat zostałyby naznaczone. Anyway, słuchajcie tego. Łapię płatki róż, które spadają z moich policzków i unoszą się wokół ciała, zakrywając mnie czymś na kształt braku odwagi. Czy ktoś wie, o co chodzi w tym fragmencie? Ja wiem, że to jest wyrwane z kontekstu, natomiast według Madzi, której ja oczywiście ufam, to nie ma sensu też w tekście. Także jakby, jeśli ktoś to czytał w nowym tłumaczeniu i ma inne zdanie, to ja chętnie posłucham, ale słuchajcie dalej. Te słowa to wymiociny. Ten roztrzęsiony długopis to mój przełyk. Ta kartka jest moim sedesem. Czajcie to, jakby... bo ja się trochę czuję tak... nie do końca dobrze, kiedy czytam takie rzeczy. Właśnie czuję się trochę, jakbym czytała czyjś pamiętnik i nie do końca mi to pasuje. Wiem tylko, że naukowcy się mylą. Ziemia jest płaska. Wiem, bo zostałam zrzucona z jej krawędzi i próbuję jej nie puścić przez 17 lat. Próbuję wspiąć się z powrotem. Julia Coelho. Jakby... przepraszam, ale... bo wiecie, bo to jest tak, że pamiętacie te swoje lata nastoletnie i że czasem byliście zbyt emocjonalni w związku z jakimiś rzeczami, nie wiem. No, ja miałam takie momenty, kiedy czułam się bardzo niezrozumiana i w ogóle myślę, że wielu z nas tak miało. Wybaczcie, coś mi wpadło do oka, to Julka. I nie mogę tego wyciągnąć, więc mogę tak szaleńczo mrugać. I'm sorry. Ale jak to czytam teraz, to czuję się troszeczkę jak taka ciotka, która się śmieje po prostu z jakiejś młodej osoby. Nie o to chodzi. Ja się po prostu może nie śmieję, tylko bardziej z takim rozbawieniem, z takim po prostu poczuciem, o Boże, ale ty byłaś słodka, kiedy myślę o sobie po prostu. Ale nieważne, bo jakby myślę, że wielu z nas patrzy w ten sposób na niektóre rzeczy, które robiliśmy jako nastolatkowie, to jakby wystarczy pomyśleć o tym, co publikowaliśmy na Facebooku, kiedy jeszcze to było modne. Padam na podłogę i zwijam się w kłębek, jak cienki naleśnik. Why? Zamarzłam, lecz nie drżę. Zmuszam oddech, by się uspokoił. Licząc nieistniejące rzeczy, wymyślam liczby, których nie mam. Udaję, że czas to zbita klepsydra, wykrwawiające sekundy przez piasek. Odważam się mieć wiarę. Jak czytam te fragmenty, to odnoszę nieodparte wrażenie, że nie mam pojęcia, o co chodzi. I o ile jakby to było jakoś tam dawno temu, wiecie, to czytanie tych książek, no bo jednak mimo wszystko mam 26 rocznikowo.
lat, a wtedy miałam 16, no to 10 lat. Matko Boska. Jestem taka stara. Nie no, żartuję. Ale kiedy to czytam, mam takie, to naprawdę tam było? W sensie wiadomo, że to jest nowe tłumaczenie. I też w ogóle widziałam dużo zarzutów, że to nowe tłumaczenie podoba się ludziom mniej niż stare. Także niestety nie porównam sobie tego, bo już zrezygnowałam z pomysłu czytania tej książki. Natomiast nie pamiętam, żeby to było momentami aż takie cringe'owe, wiecie. Jakby wtedy oczywiście cringe jeszcze nie istniała, przynajmniej nie nazywaliśmy go w ten sposób. Ale teraz, kiedy to czytam, to mam takie, what is going on here? Are you okay, girl? O, na przykład fragment, jestem kałużą bez rąk i nóg. Czy kałuże kiedykolwiek miały ręce i nogi? Jak to jest być kałużą? Co to znaczy? Czy to jest jakieś nowe porównanie, którego ja nie... Najwyraźniej, bo ja po prostu nie wiem, o co chodzi. Czytałam też inną książkę autorki, Gdyby ocean nosił twoje imię, i nie podobałam się bardzo. Bardzo się denerwowałam na niej i tam chyba nie było aż takich porównań. Tam chyba nie było aż takiego języka, albo przynajmniej ja go nie pamiętam, bo tu to jest po prostu wow. Czuję ciepło rumieńca na szyi, spadam z drabiny, trzymając w ręku pędzel zamoczony w czerwonej farbie. Nie umiem przyjmować komplementów. Przygryzam usta. Myślę, że gdybym miała kontekst, na pewno łatwiej byłoby mi zrozumieć, o co Julce chodzi. Natomiast kiedy patrzę na te właśnie cytaty, to odnoszę wrażenie, że ja nie czytałam tej książki. W sensie naprawdę. Teraz, gdybym miała przejść przez taką lekturę, to myślę, że byłoby mi ciężko się skupić, dlatego że ja nie lubię tak dużo dygresji. W sensie ja lubię, kiedy bohaterowie, wiecie, gdzieś tam krążą myślami i błądzą i tak dalej, ale nie lubię dygresji i takiego zapętlania się w myślach, które nie mają sensu. Bo tutaj większość nie ma sensu. Ja rozumiem, że być może autorka po prostu chciała właśnie stworzyć taki piękny klimat takiego też zagubienia, które jakby towarzyszyło bohaterce. Ale dlaczego tak? W sensie, czy to ludzi nie męczy? Jeśli czytaliście tę książkę, dajcie mi znać, czy was to nie męczyło w trakcie lektury. Bo gdybym ja cały czas miała gdzieś tam mielić takie rzeczy, to mogłabym być zmęczona. Podejrzewam, że byłabym zmęczona. Jednocześnie cieszę się jakby, że nie będę tego znowu jakby nie będę robić rereadu, o tak. Dlatego, że dobrze mi myśleć o tej książce ciepło w kwestii jej bycia moim wspomnieniem. Natomiast myślę, że bardzo bym się denerwowała w trakcie. I ja też już chyba nie przepadam za takimi bohaterkami. Za takimi bohaterkami, które są takie, wiecie, o nie, świat jest taki zły, a ja jestem taka zagubiona. To było dobre, kiedy ja byłam w tym wieku, kiedy ja miałam podobne myśli, kiedy czułam się podobnie właśnie taka opuszczona i też taka sama ze swoimi problemami. Oczywiście z innych powodów niż Julia, mój dotyk nie zabijał. Natomiast są pewne książki, które dobrze czyta się w pewnym wieku, a później być może lepiej już do nich nie wracać. I myślę, że dla mnie taką książką jest właśnie seria Dotknij mnie, Shatter me, jakkolwiek by tego nie nazwać. I ona pozostanie wspomnieniem, jeśli o to chodzi. I myślę, że to będzie taki, to będzie clue całego tego mojego wywodu, że niektóre książki powinny właśnie pozostać w sferze wspomnień i nie warto sobie psuć pamięci o nich, jeśli mogę to tak określić. Dajcie mi znać, czy wy też czytaliście w ogóle tą serię i powiedzcie mi, jak wam się podobała. Czy w ogóle też lubiliście dystopię w czasach, kiedy one były super, super modne, no bo wydaje mi się, że gdzieś tam właśnie na moje nastoletnie lata przypadał ten pik bycia modnym, jeśli chodzi o właśnie tego rodzaju książki. I dajcie znać, czy podoba wam się takie wracanie i do takich okresów też w literaturze, które były wcześniej, bo chciałabym też zrobić film na pewno właśnie o Igrzyskach Śmierci i przy okazji o Niezgodnej, której czytałam jeden tom i powiedzieć, do czego mi się nie podobał. Być może to będzie dla was ciekawe. Dzięki bardzo za oglądanie. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie. I do zobaczenia oczywiście w kolejnych materiałach.